Siema, siema, no moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Teraz materiał zupełnie inny niż do tej pory. Takiego czegoś u mnie na kanale nie było. Ogólnie nagrywam dla Was ten odcinek już trzeci raz. Za każdym razem coś jest nie tak. A to źle podpiąłem mikrofon, a to złego kabla użyłem, a to nie sprawdziłem, a to trzeszczało. No ja jednak chcę, żeby to jakość audio i wideo było na jak najlepszym poziomie. Mimo tego, że tutaj mam piękne doświetlenie, bo słońce mi wali nie dość od góry, jeszcze się odbija od tafli wody. Masakra, ale do rzeczy, moi drodzy, przechodzimy do nagrywania odcinka Q&A, czyli odpowiedzi na Wasze pytania, które mi zadaliście mi i na YouTubie, i na Facebooku. Pierwsze pytanie, Promix, czy nagrasz kiedyś coś z EWA? Myślę, że tak, z Tomkiem coś kiedyś nagramy, chociaż no nie chcę też tutaj się wypowiadać i za niego, ale jest taka szansa, że coś wspólnie nakręcimy, coś wymodzimy. Jest taka szansa. Myślę, że to będzie też dopiero wtedy, jak pandemia całkowicie odpuści. Też ma takie Tomek zdanie, że póki jest ta pandemia, póki mimo, że tych zakażeń jest ile jest i tak dalej, ale póki jest stan pandemii, nie robi jakiś tutaj schadzek, nie jeździ do ludzi i tak dalej. Ja to oczywiście rozumiem i szanuję, więc tak też myślę, to będzie wyglądało, że po prostu może kiedyś, ale nie mówię nie. Lecimy dalej. Przemysław Kaczmarek. Skąd bierzesz tyle czasu na wędkowanie i czy szef o tym wie? Zawsze mnie bawi to pytanie. Paradoksalnie wcale nie mam tak dużo czasu na wędkowanie, jakby to mogło się wydawać. Ten czas sobie tak organizuję, że u mnie często wypady to są 2-3 godziny nad wodę. Rzadko kiedy mam czas tak, żeby połowić sobie całą dobę, cały dzień. No już nie mówię, że noc, ale od rana do wieczora to jest naprawdę rzadki temat. Z różnych względów. Właśnie z obowiązków w pracy, obowiązków w domu. No jest życie, jest wędkarstwo. Tak, wędkarstwo jest moim życiem. Ale oprócz tego jest jeszcze inne żyćko, o które trzeba zadbać po to, żeby to wszystko dobrze wypośrodkować. I to też polecam Wam tak robić. Wtedy naprawdę będzie wszystko ok. Lucky Man. Czy będą typowo tematyczne odcinki, jak złowić na przykład okonia, sumak, lenia i tak dalej? Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Do tej pory kilka razy miałem coś takiego, że faktycznie w trakcie łowienia na przykład okoni mówiłem jak, gdzie, co, po co, ale to nie było tak typowo tematyczne. Jak złowić okonia, na co i tak dalej. Więc myślę, że jest to do zrobienia. Przyszłościowo jak najbardziej bardzo fajny pomysł. I lecimy dalej. Kondzio. Jak i kiedy zainteresowałeś się wędkarstwem? No to jest temat taki, że tutaj muszę mocno podziękować mojemu tacie, który mnie do tego zaszczepił za gnoja. Do dzisiaj pamiętam, jak za domem na łące kazał mi rzucać spławikiem do wiadra. I dla mnie to wtedy było jakaś w ogóle abstrakcja, po co i dlaczego. Przecież tam nie ma wody, nie ma ryb, przecież to nie na tym polega. Po czasie dopiero zrozumiałem, ile mi tak naprawdę te ćwiczenia dały. Bo tata powiedział, że jak będzie więcej trafionych spławikiem razy do wiadra, niż obok, to wtedy będziemy jechać nad wodę i tam uczyć się dalej. Więc tato, dzięki Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie tatę zobaczycie u mnie na materiałach w przyszłości. Ale to było naprawdę ciekawe. No i oczywiście full różnych historii, jak to było za gnoja. No, jak wtedy z tatą jeździłem na ryby, to jest parodia po prostu. Parodia wędkarstwa, jeżeli chodzi o ML-a, ale od czegoś trzeba było zacząć. Lecimy dalej. 2MF. O ile to się tak czyta, twój nick, mordo. Hej, czy przewidujesz kiedyś wyjazdy wędkarskie za granicą? Pozdrawiam. Już chyba Ci to kiedyś na jakiejś premierze czy na live odpowiadałem na to pytanie. Jak najbardziej tak. Jest tutaj w planach na pewno jakieś szwedzkie klimaty. Ale czy to wszystko wypali? Nie wiem, bo już 2 lata temu, rok temu też miałem już zaplanowany wyjazd na Szwecję, ale nie wypalił ze względów pandemicznych, lockdownów i innych tego typu shitów, więc planować mogę, ale jak co z tego wyjdzie, zobaczymy. I lecimy dalej. Karol Salwa. Jak zacząć z castingiem, jaki kij i tak dalej? Jak łowić skutecznie okonie na suchedniowie? Jeżeli chodzi o drugie, jeżeli chodzi o okonie na suchedniowie, jak je łowić skutecznie, musisz po prostu poświęcić dużo czasu i trafić na to, jak one wyjdą na żer. Ostatnio jest tam tak, że ich nie ma, pojawiają się na chwilę i znikają tak szybko, jak się pojawiają. Nie ma czegoś takiego, jak było 2 lata temu, że przyjeżdżałem. Jak się nastawiłem na okonie, to coś sobie podobałem albo połowiłem super. Teraz naprawdę jest problem, żeby złowić tam fajnego okonia, a w ogóle jakiegoś okonia, żeby trafić w ten moment. To jest największy problem. Więc dużo potrzebujesz czasu i tego Ci życzę. Dużo czasu, kombinowania i w końcu trafisz. Jeżeli chodzi natomiast o kij, casting i tak dalej, ja zaczynałem od Black Savage do 30-70 gramów, 221 cm długości.
Szukałem wtedy takiego kija, żeby był uniwersalny. Mi chodziło, żeby ten casting był na duże przynęty, więc taki też kij kupiłem, który będzie i do jerków, i do gum. Nie wiedziałem, czy mi się to spodoba, więc zrobiłem taką wersję trochę budżetową. Spodobało się i teraz po prostu sobie idę levele wyżej, jeżeli chodzi o sprzęt. Tak jak i do mojej umiejętności, tak staram się też dopasować sprzęt do tego, co by mogło poprawić jakiś dany element, czy to kij, czy to multiplikator i tak dalej. Karolina Kruk, bez jakiej przynęty spinningowej na ryby się nie wybierasz, może być na killerów dwóch. No wiesz co, zastanawiałem się jakiś czas, co tutaj powiedzieć. Na pewno drank z Dorado 10 cm, 60 gramów. Mówię tu oczywiście o przynętach na szczupaka, nie wiem dlaczego sobie tak założyłem. To jest jerk, który świetnie pracuje. I oprócz tego jeszcze, jeśli chodzi o gumy, no to na pewno Savage Herring 13 cm. 13, 16 to już, ale ogólnie ta przynęta jest naprawdę sztosem, więc polecam. I bez nich nie ruszam się w ogóle nad wodę. Mały Mike. Co mówisz, kiedy widzisz Jacka Kolendowicza w rękawiczkach? W rękawicach, sorry. Nie mówię nic, a to, co zostaje mi w głowie, to zostaje w głowie. No, mam swoje jakieś tam zdanie na ten temat. Ale jeżeli chodzi o to, no nie wiem, nie chcę się jakoś za bardzo tutaj wypowiadać, ale no ma to pewnie jakieś swoje plusy i minusy, każdy robi jak uważa. Ja uważam, że to jest po części zbędne i trochę przesada. No ale to jest moje zdanie, tak jak mówię, każdy może mieć swoje i może mieć nawet odmienne. Piotrek Nowak, nagraj odcinek sprzęt powierzchniowych na rzece. Wiesz co, próbowałem już, to prawda nie na rzece, tylko na takim fajnym zarośniętym zbiorniczku nagrać taki odcinek, ale wyszło jak wyszło, czyli nie wyszło, ryby nie współpracowały, ale nadal będę próbował, co prawda nie na rzece, ale na zbiorniku. Zobaczymy, co wtedy wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie ok. Kotwica wędkarstwo spinningowa. Czy pojawi się nakalane biało ryb na spinning? Już się pojawił jakiś czas temu. Fakt, że te pytania zadawaliście 3 tygodnie temu, 3 czy 4 nawet. Od tego czasu już jeden nagrałem, ale będą oczywiście i kolejne jak najbardziej. Demo fishing. Ja mam jedno. Powiedz w końcu, jaki zestaw castingowy kupiłeś, bo nie mogę już dłużej wytrzymać. Pozdro. No myślę, że już wiesz, jaki zestaw kupiłem, bo mówiłem o tym na poprzednim materiale. Zestaw, jeżeli chodzi o kij, to jest kij do 80 gramów. Savage Gear Power Game SG4, ta nowość, bardzo fajny kij, podoba mi się designersko, taka zieleń matowa, bardzo fajnie wygląda i mi się bardzo podoba. Kijek bardzo konkretny, mocny, fajny i dobrze trzyma rybę, fajnie rzuca przynętami, jest jak najbardziej ok. A multiplikator, Abu Garcia Revo X bodajże, tam parametrów jeszcze dobrze nie pamiętam, żeby wam powiedzieć, ale też to jest multik do zadań specjalnych i daje radę, więc naprawdę bardzo fajny i mocny zestaw. Damian Wysokiński, co było pierwsze, jajko czy kura? Myślę, że kura. Mały Mike ponownie, czy wędkarstwo w chwili obecnej finansujesz tylko z hajsu z YouTube'a, czy dokładasz z własnej kieszeni? Ogólnie dobre, to jest bardzo dobre. Uznam to jako dobry żart. Niestety, hajs z YouTube'a jest taki, jaki jest, więc jak najbardziej dokładam i to bardzo dużo, jeżeli chodzi o mój hajs taki prywatny. Sporo go dokładam, bo chcę się rozwijać i zależy mi na tym, więc po prostu dokładam i to spore pieniądze, jakby nie patrzeć niestety. Fajnie, jakby YouTube mi dawał taki hajs, żebym nie musiał już dokładać, ale to jest tak, że ledwo mi starcza na paliwo, które wyjeżdżam w miesiącu na ryby, to no, ja nawet muszę na paliwo dokładać, także tak to wygląda. Więc jeżeli ktoś twierdzi, bo też takie coś słyszałem ostatnio, że powyżej 10 tysięcy subów, to już chyba w ogóle nie muszę nic kupować i tak dalej. No tak nie jest. Nikt wam za darmo nic nie da, nikt wam nie da za darmo sprzętu, nikt wam nie da za darmo niczego. Zawsze musicie mieć to, żeby sobie po prostu dołożyć i zrobić to samemu. No nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji, że ktoś wam da coś za darmo. No po prostu to tak nie działa. Może jakiś wypad na rzeki za trocią, pomorskie, Łukasz Konik. Wiesz co, jest taka szansa, nie wykluczam, nawet bardzo bym chciał, mimo tego, że to jest kawał drogi ode mnie, ale to są tylko kilometry, więc do zrobienia. Mały Mike, kim się inspirowałeś z YouTube'a polskiego i brałeś za wzór, a obecnie najbardziej stracił w twoich oczach? Wiesz co, w momencie, kiedy ja się uczyłem, to nie było czegoś takiego. Nie było YouTube'a takiego rozwiniętego, wtedy to chyba w ogóle nie było, przynajmniej ja to wtedy nie znałem. Więc ogólnie rzecz biorąc, nie ma takiego kanału. Jedyne co, no to są jakieś kanały, które kiedyś oglądałem, teraz przestałem z różnych przyczyn, ale nie będę tutaj mówił nazw i osób, po co. Po prostu przestałem oglądać i tyle w temacie.
Pierwsze pytanie z Facebooka od Piotra Śliwki. Strach. Piotrek, od razu Cię pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymam kciuki za fajne połowy i kolejne wspólne fajne wypady. A jeżeli chodzi o pytanie, to może zdradzisz w końcu, czym panierujesz o konie? Ja Ci zdradzę, czym panieruję o konie, jak Ty mi zdradzisz, jakiego masła używasz do ich smażenia. Oczywiście tak serio, to są tylko typowo żarty, bo jak wszyscy wiemy, ani ja, ani Piotr nie bierzemy ryb do domu. Ernest Kusek. W jakich zawodach spinningowych weźmiesz udział w tym roku? Wiesz co, no, jakieś takie na grubo nie interesują mnie zawody za bardzo. Zdecydowanie bardziej wolę iść i na chillku sobie połowić, czy sam, czy z jakimiś kumplami, ale nie do końca, nie zawsze fajna jest taka rywalizacja na zawodach z różnych tam przyczyn. Na pewno wezmę udział na jakichś zawodach, jak będzie organizowało moje koło. Na pewno jadę we wrześniu na piknik do Radu na 4 dni. Więc to tyle z takich planów, a jeżeli coś będzie więcej, to też o tym oczywiście się dowiecie. Może jakieś zawody fajne będą, na które faktycznie pojadę trochę spontanicznie. Nie wykluczam. Wędkarska Polska. Na jakiego jerka złowiłeś najwięcej szczupaków lub największe szczupaki? Który? Krótko. Jerk dla Ciebie był i jest najskuteczniejszy. Model, malowanie, długość. Number one. Pozdrawiam serdecznie. Wędkarska Polska. Marcin, wiesz co? To jest ciężko, bo ja na przykład mam co roku tak, że mi się to zmienia, że sobie zmieniam przynęty, zmieniam sobie nastawienie, zmieniam sobie czasami sprzęt, całe zestawy po to, żeby inaczej się dopasować i po to, żeby sobie to wszystko troszeczkę urozmaicać, żeby nie było tej monotonii. No, do tej pory bardzo dobrze, bardzo fajnym, takim skutecznym jerkiem był na przykład Drunk Dorado, 10-centymetrowy, 60 gramów w malowaniu takim szarym, stalowym. No rewelacja. Ewentualnie w drugą stronę, czyli ten sam jerk, tylko w malowaniu takiego Fire Tiger. No sztos. Ale na przykład też dużo złowiłem na jakieś handmade'y, no, szczególnie Maćka Czerwińskiego, bo robi sztos. Naprawdę rewelacyjne woblery, rewelacyjne jerki. Mam nadzieję, Maciek, że będziesz ich robił bardzo dużo jeszcze, jak znajdziesz na to czas. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie z tego miejsca. Więc na dobrą sprawę tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No, w tym roku na przykład nie ruszam się na wodę, jeżeli jadę na szczupaki z jerkiem od Westina, Swimem 12 cm. Dał mi takie ryby, że to w ogóle masakra, nie? I oczywiście kolor Fire Tiger głównie. Więc to wszystko się zmienia z roku na rok. Nie da się na to pytanie odpowiedzieć tak jednoznacznie. Adam Pisarski. Dzięki za poradę, z której podbiera karpala, kupiłem większy rozmiar i jest noc. Nie mam pytań. Cieszę się, że Ci się udało pomóc i takich pytań, jak właśnie tutaj Adam zadał, jeżeli chodzi o sprzęt, dostaję dziennie kilka, tygodniowo sporo, ale staram się doradzać, staram się gdzieś tam jakoś Wam pomagać, więc jeżeli jakieś macie pytania i zadajecie je na fejsie czy pod filmem, dodajcie je na priv lepiej, tam na spokojnie możemy pogadać, bo no, to nie jest tak łatwo powiedzieć, jaka wędka na okonia i ja Wam powiem taj tyle, bo to ja mam kilka wędek na okonia, bo łowię w różnych miejscach i tak dalej. Łukasz Kowalczyk, dlaczego ryba nie kąsa? No wiesz co, ryba nie kąsa dlatego, że... Znaczy wtedy nie kąsała, teraz nie kąsa, bo jest za gorąco. A wtedy nie kąsała ryba dlatego, według mnie, bo narybek był. Było bardzo dużo i na tym narybku żerowały praktycznie każde ryby. Każdy drapieżnik żerował na narybku takim 2-3 cm i dlatego był problem, żeby przechytrzyć te fajne, duże drapieżniki. Przemo Rapatowski. Moryc, który stoi tam, zadał to pytanie. Dlaczego nosisz czerwoną czapkę i czy twój ulubiony... Dlaczego nosisz czerwoną czapkę i dlaczego twój ulubiony kolor to Fire Tiger? Fire Tiger to jest mój ulubiony kolor, bo jest ładny, fajny i w ogóle, a tak naprawdę to daje bardzo fajne ryby. Jest po prostu mega skuteczny. Dlatego to jest mój ulubiony kolor. A dlaczego noszę głównie czerwoną czapkę? To jak jesteśmy nad wodą różną, szczególnie nad pewną wodą, której nazwy nie można powiedzieć, bo tam ogólnie nie wolno o niej mówić i w ogóle tak, jak tam jesteśmy i tam mam właśnie tą czerwoną czapkę, to Ty wiesz, gdzie ja stoję i po prostu do mnie idziesz i wtedy możemy razem wędkować. Tak jest. Niech będzie, że to też dlatego. Monika Mergalska, czyli moja kochana żona, kiedy w końcu weźmiesz mnie na ponton, ile można się prosić? No, udało się ostatnio wziąć się na ponton, ale to nie ostatni wypad. Myślę, że to dopiero początek, to była Twoja inicjacja, ale dopiero teraz zaczniemy poważnie wędkować z pontonu. Arytmiczny. Na jaką metodę i na jakie przynęty wpadły ostatnie okcje, których było ich milion? Ostatnie, czyli to było jakieś 2 tygodnie temu? Czy nawet więcej, chyba ze 3.
wpadły na wirujący ogonek od Savage'a, który jest nieziemsko skuteczny, 5,5 cm, chyba 7 gramów, jak dobrze pamiętam. Się okazało, że świetnie po prostu radzi sobie w opadzie, świetnie w takim ciągłym zwijaniu, super pokazuje i super wabi ryby przy takim podszarpywaniu. No, okazało się, że rewelacyjna przylęta, więc coś pięknego. I na to wszystko siadło i bardzo ją polecam tą przynętę, bo się okazała dla mnie naprawdę mega sztosem. Kolejne pytanie było, to już na priv zadane, o współpracę. Jak to wygląda moje współpracę i czy zarabiam na tym pieniądze? Szczególnie pyta, to było takie pytanie, że szczególnie kolega pyta o y-foody, o te napoje, te posiłki. No wiadomo, nie robi się tego za darmo, robi się tego za jakąś kasę. No nie powiem wam za jaką, bo to jest indywidualna kwestia i kwestia po prostu rozmów, dogadania się i tak dalej, więc temat ile za daną współpracę zarabiam, to jest temat dodatkowy i, że tak powiem, zostawiam go dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o tematy, dlaczego jakieś napoje, posiłki, przecież to nie związane z wędkarstwem. Uważam, że jak najbardziej jest to związane z wędkarstwem, bo będąc nad wodą, pływając, nie muszę sobie schodzić, nie muszę zjeżdżać, nie muszę robić sobie ogniska, co zabiera mi czas, a u mnie czas to jest naprawdę na wagę złota każda chwila nad wodą, bo tego czasu po prostu nie mam, mimo tego, że wam się może wydawać, że jestem często nad wodą. To tak naprawdę to nie, bo jak jestem często, to na krótko i dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Więc dlatego też uważam, że taki napój jest bardzo fajny, bardzo dobry. Trzaskam sobie taką buteleczkę półlitrową i mogę łowić przez kolejne 4-5 godzin bez zastanawiania się o tym, czy jestem głodny, czy muszę zrobić sobie ognisko, czy grilla i tak dalej, i tak dalej. No a poza tym jest to bardzo szybkie do przyswojenia, jest dość smaczne. Nawet nie powiedziałbym, czy dość, tylko powiedziałbym, że bardzo smaczne. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o współpracę, to u mnie na pewno nie zobaczycie nic takiego typu, nie wiem, jakaś reklama czołgów czy innych gier jakichś niezwiązanych z wędkarstwem albo produktów, co totalnie nie da się przyczepić do wędkarstwa, nie wiem, oleje silnikowe czy coś. Nie ma takiej możliwości. U mnie sobie postanowiłem, że jeżeli będzie pełna współpraca, to związane tylko i wyłącznie z wędkarstwem. Kolejnym takim pytaniem było, z iloma firmami współpracujesz w tym momencie? No, jest tego trochę, nie będę tutaj tego wymieniał. Z każdym jakoś się dogaduję indywidualnie po to, żeby się po prostu i ja rozwijać, żeby kanał rozwijać, żeby też były jakieś fundusze na to, żeby jeździć też gdzieś dalej, więc to jest to wszystko po prostu takie no, połączone. Jak ja mam więcej współprac, mam więcej firm, które mi pomagają, no to mam większe możliwości. Też dzięki temu macie na przykład u mnie sporo konkursów. Dostajecie naprawdę fajne paczki z nagrodami, jeżeli chodzi czy o przynęty, czy o jakieś produkty, czy akcesoria, więc to też jest taki bardzo duży plus, który gdzieś w ogóle ludzie czasami reagują tak na współpracę, że jak widzą, nie wiem, lokowanie produktu, czy tego napoju, czy logo sklepu, jak na przykład Fishing Store, to zaraz od razu, och, parzy ich, o, mówi tak, bo dostał za to hajs. No super, no dostałem za to hajs, ale nie pokazuję wam jakichś, nie wiem, niesprawdzonych przynęt, nie pokazuję wam niesprawdzonych firm. Nie wiem, czegoś, co jest w ogóle nieprzydatne i co jest z czapy, tego wam nie pokazuję i pokazywać nie będę, bo jest po prostu wbrew moich jakimś zasadom, a przede wszystkim wbrew jakiejśkolwiek logice w mojej ocenie, więc po prostu takiego czegoś nie będzie. Będzie to wszystko sprzęt, który jest dobry, przetestowany, sprawdzony przeze mnie również, który wiem, że jest fajny i skuteczny, a nie coś, co jest po prostu, bo ktoś mi za to zapłacił. I tyle. Kolejne pytanie na priv było, czy mogę Cię prosić o pomoc w dobraniu sprzętu. Trochę już odpowiedziałem wcześniej, jak najbardziej, jeżeli macie takie potrzeby, taką potrzebę, żeby Wam ML coś doradził, nie ma żadnego problemu, piszecie do mnie na priv, a ja Wam wtedy odpowiadam. No dobra, zostawię sobie resztę tych pytań, nawet zadanych prywatnie, na jakiś kolejny materiał, bo trochę się już rozgadałem i trochę chyba to przeciągnąłem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, moi drodzy, tego materiału. Dziękuję wszystkim widzom za to, że jesteście, bo bez Was ten kanał by nie istniał. Ja bym nie istniał i w ogóle byłoby nudno na tym naszym YouTubie. Żart. Ale ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że fajnie, że jesteście, fajnie, że jest Was tak dużo, fajnie, że cały czas rośniemy.
bardzo mnie to cieszy. Również dziękuję i tutaj chciałbym wyróżnić. Co prawda nie będę mówił z imienia i nazwiska, bo może nie każdy sobie tego to życzy, ale chciałbym bardzo mocno podziękować moim wspierającym. Mam takie coś jak wsparcie kanału. Powstało to na dobrą sprawę dlatego, że sporo osób pytało, jak Ci wspomóc, jak Cię wesprzeć, jak Ci dać donate'a, więc po prostu sobie to odpaliłem tą opcję. Jest parę osób, które naprawdę fajnie mi tutaj pomagają, za co Wam bardzo mocno dziękuję, więc jeżeli chciałbyś wesprzeć kanał, nie ma problemu, zapraszam do przycisku wsparcia i tam wszystko macie od piątaka, możecie mnie już wesprzeć. Ogólnie rzecz biorąc, zaraz się odezwią ludzie, że znowu kolejny naciągacz i tak dalej. Nie namawiam, chcesz? Proszę bardzo, jest taka opcja. Nie chcesz? To nie. Naprawdę, nie ma żadnego problemu. To mi daje więcej siana na różne rzeczy, na przynęty sprzęt. Ja tego nie przepijam czy nie przejadam, po prostu inwestuję cały czas w YouTube'a, w sprzęt, kamery, drony i tyle. Ale każdemu widzowi z osobna bardzo dziękuję za to, że jesteście i że oglądacie. Wspierającym również i pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ale teraz jeszcze coś, na co wszyscy czekali, czyli kto wygrał konkurs ostatni na paczkę przynęt od Emela. Moi drodzy, bardzo dużo osób wzięło udział, za co Wam bardzo dziękuję. Trochę miałem czytania i się zastanawiania, łatwo nie było, ale jeżeli podjęła decyzję, że ten komentarz, który się gdzieś tu wyświetla, wygrywa ten konkurs. Także gratuluję, mój drogi widzu. Gratuluję Ci, że to właśnie Ty wygrałeś. Ten komentarz po prostu jury spodobał się najbardziej. Odezwij się do nas na priv do środy. Potem, jeżeli do środy się nie odezwiesz, to po prostu do kolejnego konkursu przerzucamy tę nagrodę. No i tyle. I niestety wtedy stracisz. Ale liczę, że tak jak ostatnio, bardzo szybko odpowiadacie i patrzycie, kto wygrał w danym konkursie. Więc myślę, że kolejny konkurs to będzie inna pula nagród. Ale gratuluję raz jeszcze bardzo serdecznie. Zapraszam do udziału w kolejnych konkursach. Będzie ich więcej. Tylko żeby ryby zaczęły brać, to będzie też więcej odcinków z nadwody i będzie przede wszystkim więcej frajdy, więcej zabawy, również z konkursami. Będzie więcej nagród do rozdania, bo mam do rozdania dla Was wędkę, kołowrotek, full przynęt, jakieś akcesoria, więc to mniej więcej tak wygląda i jest tego trochę. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wszystkim za udział w zabawie i udział w konkursie, dziękuję za zadawane pytania. No i zachęcam do zostawienia łapeczki w górę pod tym filmem. Nowych widzów zachęcam do zostawienia subskrypcji. Jest bardzo dużo filmów na kanale, poradnikowych, trochę z jajem, trochę poważnych, bardzo różnych, więc jak najbardziej zapraszam do zostawienia subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych. Strzałeczka. Cześć.